Ej, cześć, witajcie, tutaj Drzazga i dzisiaj spaczek oczywiście będzie miazga. Generalnie to mam tutaj oto paczuszkę, a nawet dwie. Jedna jest duża, mega duża, a cena jest komiczna. Zaraz sobie do nich przejdziemy, uwaga, uwaga. Pierwszą paczuszką będzie paczka z gazetami nieotwartymi. Powinna tu być jeszcze jedna gazeta. Otworzyłem dyskusję na Allegro z tym użytkownikiem, który miał mi to wysłać. Wysłał mi dwie gazety i dwie gry, tak jakby, zaraz zobaczycie zresztą wszystko. Taka oto paczuszka. Za 6 zł jedna gazeta, albo mieć, powinny być 4 gazety, czyli 24 zł. Więc powiedzmy, że cena 12 zł na razie. Mam nadzieję, że mi dośle albo zwróci koszta. Bo, że tak powiem, wysłał mi dwie gazety zamiast 4 i po prostu jakby same gry z jednej gazety mi wysłał, a z drugiej wysłał mi jakąś inną grę i bez gazety. Także są to nieotwarte gazety z roków różnych. Generalnie takich mam już dosyć sporo w kolekcji. Wysyłka pocztą. I tak, może zacznijmy najpierw od tego. To dostałem w zamian za gazetę z cybermychą za 6 zł. Dostałem jakąś grę za 3 zł. Jest to jakaś cena, nie wiem o co chodzi. Jest to gra Westerner. Może być zawsze coś i jeszcze jakaś gra, bo nawet jak graffiti pokoloruj swój świat. A, to ja chyba wiem, co to jest to drugie. Westerner, nie mam pojęcia. To wygląda z tyłu. Robi się fokus. Hello. Panie fokusie. Dobra, w każdym razie. Tak się oto prezentuje to. I tu zamiast, właśnie nie dostałem gazety z... Rzeczy, co to była w ogóle za gazeta? Nie pamiętam, w każdym razie dostałem po prostu w takim foliowym opakowaniu gry z tej gazety. Tak jakby ktoś wystawił, a potem zapomniał, że sprzedał albo tu stracił. O, tu w ogóle dostaliśmy 3 gry, tak. Tu jest w ogóle gra, którą powinienem dostać, a nie dostałem. W sensie, przepraszam, grę dostałem, a gazety nie dostałem. W każdym razie, Expand Rally Extreme, Wilk Zając dwójeczka. Z cybermychy, ale gazety nie dostałem, także się to prezentuje. Więc tak jakby dostałem grę zamiast gazety, tą przed chwilą co wam pokazywałem. No i właśnie tutaj mamy gry z cybermychy Battle Mages. Tak się ona prezentuje, grę już miałem. I First Strike. Tak. To szczerze nie mam pojęcia z czego jest, gdzie to powinniśmy dostać. Nie mam w ogóle gry, zaraz wam powiem. Jakie jeszcze dostaliśmy Turtix i właśnie tutaj nie dostałem jednej gry z tego zestawu. Tak się ona prezentuje, Turtix. Teraz wam powiem dokładnie. Maxi gry, nie dostałem gazety w ogóle z tej oferty. Ani Herosi Hellady, które powinno tutaj być. Więc nie dostałem w ogóle ten, dostałem całkowicie coś innego. No i czekam właśnie, aż co się potoczy z tą dyskusją. No ale mamy jeszcze tutaj właśnie fajne fanty. Jedna fajna rzecz to tutaj dwie gazetki z cybermychy, nieotwarte. Nie wiem, czy je otwierać, możecie napisać w komentarzu, czy chcecie unboxing tych gierek. Na jednym jest zajebisty hit, który przegrałem bardzo dużo kiedyś. Tu wam w ogóle tak pokażę, na razie to zostaje w folii. Hit Heroes of Annihilated Empires. Gra bardzo kultowa dla mnie, przegrałem w nią bardzo dużo czasu. Jeszcze mamy Hyperboloid 2, jeździć czasu i jakąś szkołę modelek. Cokolwiek to jest. No i w gazecie oczywiście, zobaczcie to. To jest taki powrót do przeszłości dla wielu na pewno. Pewnie to kojarzycie, pamiętacie. Gry się kupowało przez SMS i tak dalej. I tak się prezentuje ta pierwsza gazeta. W drugiej mamy, a w ogóle ta pierwsza jest z roku, taka ciekawostka. Gdzie to będzie rok w ogóle wydania? Zawsze była gdzieś data 10/08, październik 2008, tak, takie to jest stare. A druga gazeta jest z września 2007 roku, więc jeszcze starsza. Kiedyś kosztowała 9,90, a ta 9,99. Ta 9,90 i jest tutaj Creatures Conflict Wojny Klanów, Jurek Ogórek, czyli ortografia na wesoło. Ten Jurek Ogórek to nie mam pojęcia, co to jest, ale tak się oczywiście prezentują gry. Mam to jakoś zaprezentuję. O, tak, właśnie. Tu jest ten Jurek Ogórek gdzieś, tu gdzieś, I mamy tutaj Creature Conflict. No i gazeta oczywiście jakieś tutaj Teenage Mutant Ninja i oczywiście z tyłu takie oldschoolowe rzeczy. Dobra, na razie sobie to, że tak powiem, zostawiam, oj! Zostawiam sobie oczywiście to zapakowane w ten sposób.
bo nie wiem, czy to nie będę zwracał, czy coś. Jeszcze nie wiem, co z tym fantem finalnie zrobię, jak się dogadam ze sprzedającym. Nie wiem. Czekajcie, bo tutaj to będzie pogięte. Czekajcie. Nadszedł moment na kolejną paczuszkę, już tą wielką. A ja wam zaraz powiem, co to jest. Generalnie pudełko jest takiej wielkości. I jest to, uwaga, paczka za 2 zł. Licytacja z Allegro. W paczuszce mamy, uwaga. Pam. Używaną matę PC Dance Mat. Ja już takową posiadam, nową dostałem na święta od siostry. Sobie razem z narzeczoną na niej dęsimy, to Sylwestra, że tak powiem. Wylicytowałem za 2 zł, powiedziałem, a może się uda, dam sobie to 2 zł, jeden dzień do końca. Zapomniałem o tym i patrzę, następnego dnia wygrałeś licytację. Takie, co? Jaką? I przychodzi do mnie takie wielkie pudło, znowu o tym zapomniałem. Co ciekawe, mamy tutaj takową oto grę w środku, Dance Party. I ona tak się prezentuje właśnie. W jakim stanie płyta? Mamy tu jakieś tutaj poradniczki. Płyta jest oczywiście. Zobaczmy sobie właśnie, w jakim stanie ta owa płyta. Widać, że mało ktoś dęsił. Ale ty co, za 2 zł to spoko cena. Kabel wszystko w porządku. Kabel mamy na samej górze. W ogóle wyciągnijmy sobie tą matę. Będę tego żałować, bo strasznie ciężko się to wkłada pewnie. Mamy kabelek. Kabelek sobie dajmy na bok. Mamy takową oto matę. Szkoda, używana. A to przeczyścić będzie spoko. Jest ona, no powiem wam szczerze, gigantyczna. I wygląda na sprawną, nieuszkodzoną, niepoplamioną. Prawdopodobnie mało ktoś dęsił, tak jak już powiedziałem wcześniej. Nie no, coś czuję, że po prostu mało używana. Hej, mam do was jeszcze 2 paczuszki. Jedna za 20 zł, mianowicie paczka Sport Royal. Złota edycja z kolekcji klasyki. Ciężko to było dorwać i 20 zł to naprawdę nie jest taka zła cena, biorąc pod uwagę, jak długo tego szukałem. Pudełko, poradniczek, płyty, wszystko w idealnym stanie, z tego co pamiętam. Bo to zresztą pokazuję kciukiem w górę, tak dla siebie, dla swojej informacji, że mega fajnym stanie. No i jeszcze mamy jedną paczuszkę. I kolejną paczuszką jest gra Pompeji, a raczej paczuszką zawierającą grę Pompeji za 8 zł, tak jak widzicie na ekranie. No mega tanio, wziąłem sobie Pompeji w takim oto tutaj opakowaniu, płytki schowane. W sumie spoko, bo często wypadają, jak są więcej niż 2 płyty, to często one wypadają właśnie z tego powiedzmy haczyka, dobra, nieważne, noska. No i w bardzo dobrym stanie, tak jak pokazuje mój kciuk. Mega spoko sprawa, to będzie na tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie, jestem jak najbardziej zadowolony z tego unboxingu.